Masters przedstawiają. Cześć wszystkim, Karol z tej strony. Dzisiaj przychodzę do Was z analizą projektu Insolar. Jest to według mnie dosyć ciekawy projekt, który jest wart uwagi na najbliższe miesiące, a nawet długoterminowo, ponieważ moim zdaniem ma szansę na dosyć duży wzrost ceny. Ale na początek, tak jak za każdym razem pamiętajcie, że wszystko co usłyszycie w tym filmie to jest tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie, nie jest to porada inwestycyjna i przed podjęciem własnej decyzji inwestycyjnej zalecam zrobienie własnego researchu. Chciałem również wam przypomnieć o mojej propozycji. Każdy z tego kanału już chyba wie o moim poradniku dla początkujących, ale chciałbym zrobić coś dla was, żebyście lepiej zrozumieli tematykę kryptowalut. Napiszcie proszę w komentarzu pod tym filmem pytania czy zagadnienia, które nie są dla was zrozumiałe, na które ciężko znaleźć wam odpowiedzi. Jakie informacje związane z kryptowalutami i z blockchainem są dla was istotne i kluczowe, abyście mogli lepiej poruszać się po świecie kryptowalut? Jak pewnie dobrze wiecie, halving Bitcoina ma odbyć się w maju tego roku. Zostało już niedużo czasu i chciałbym, żebyście byli dobrze przygotowani na to wydarzenie. Śmiało piszcie pytania, które Was nurtują, począwszy od pierwszych kroków z kryptowalutami, aż po bardziej zaawansowane zagadnienia. Jeżeli uzbiera się wystarczająco duża ilość pytań, to nagram dla Was film bądź serię filmów, takich QA, w których będę odpowiadał na te pytania. I pamiętaj, jeżeli podoba Ci się ten film, to zostaw łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, to zapraszam Cię do subskrypcji oraz naciśnij ten dzwoneczek z prawej strony, żebyś dostawał powiadomienia o najnowszych filmach. Przejdźmy teraz do analizy projektu Insolar. Ja na ten projekt trafiłem już jakiś czas temu i wydaje mi się, że powinienem Wam go przedstawić. Insolar to globalna firma technologiczna budująca innowacyjne, publiczne i prywatne rozwiązania blockchain na platformie Insolar Blockchain. Najbardziej bezpiecznym, elastycznym, skalowalnym blockchainie dla biznesu. Buduje go globalny zespół ponad 80 specjalistów, znajdujących się w pięciu krajach. Na ich stronie możemy zobaczyć, że został on założony w 2017 roku. Mają aktualnie ponad 10 klientów oraz partnerów, ponad 10 patentów, ponad 80 pracowników ponad 50 inżynierów oraz pracowników Instytutu Badawczo Rozwojowego i działają tak jak już powiedziałem w pięciu krajach nie jest to jakiś innowacyjny projekt ale ma wiele cech które którego wyróżniają spośród innych platform a wiadomo że konkurencję ma ogromną ponieważ jest to kolejna platforma blockchain do zdecentralizowanych aplikacji oraz smart kontraktów. Zacznę od podstawowych cech tego projektu jakimi są nieograniczona skalowalność zaprojektowany do skalowania w celu obsługi nieograniczonych obliczeń, przechowywania i ruchu sieciowego dzięki Globula Network Protocol, podziałowi pracy, alokacji ról węzłów i konsensusom na transakcje. Globula Network Protocol jest to algorytm konsensusu sieci Insolar. Jest on dosyć podobny do konsensusu BFT, który jest wykorzystywany w innych platformach takich jak Ripple, Stellar, Neo czy Hyperledger. Różnice między tymi konsensusami można zobaczyć na tej ilustracji. W celu dodania nowego węzła sieci w konsensusie BFT konieczne jest zatwierdzenie tego węzła przez wszystkie inne węzły sieci, co oczywiście działa niekorzystnie na czas tego zatwierdzenia oraz skalowalność sieci. W sieci Insolar węzły są pogrupowane na tak zwane globule według aktywności węzłów. W celu dodania nowego węzła jest on zatwierdzony konsensusem BFT w jednej grupie nodów globula. A ta grupa komunikuje się z innymi grupami za pomocą Interglobular Protocol. Jest to rozwiązanie, które pozwala na pracę do 100 tysięcy węzłów przy bardzo dużej szybkości oraz prawie nieskończonej skalowalności. Twórcy zakładają, że prędkość sieci będzie na poziomie 20 tysięcy i już na mainnecie 20 tysięcy transakcji na sekundę, a może dojść nawet do miliona transakcji na sekundę. No zobaczymy, jakim to wyjdzie. Przejdźmy dalej do cech. Kolejną cechą jest bezpieczeństwo. Najlepsza w swojej klasie ochrona danych przez rozproszenie, szyfrowanie za pomocą klucza dzielonego oraz izolację. Sieć insolar obejmuje łańcuch pulsar najwyższego poziomu, który generuje losowość w celu zabezpieczenia sieci. Uproszczony rozwój. Wykorzystuje istniejące już metody programistyczne do tworzenia aplikacji oraz usług. Interoperacyjność. Projektowanie zorientowane na usługi i wiadomości. Umożliwia kompatybilność z konwencjonalnymi systemami i istniejącymi rozwiązaniami blockchain dla przedsiębiorstw, takimi jak Hyperledger Fabric. Insolar będzie później obsługiwał interoperacyjność z Cordą oraz et Ethereum. Multinetwork System Pozwala on wybierać między korzystaniem z sieci publicznej, prywatnej lub hybrydyzacją. Ta elastyczność umożliwia każdemu wybór konfiguracji i funkcji, które najlepiej odpowiadają ich potrzebom. Szybka ewolucja we wcześniejszych generacjach blockchainów. Uaktualnienia protokołu następowały w wyniku skomplikowanych hardforków. Insolar regularnie aktualizuje protokół w przejrzysty sposób, szybko wprowadzając poprawki i optymalizacje oraz przyspieszając rozwój sieci. Ochrona użytkownika. Domeny umożliwiają ustanowienie zarządzania i obsługę wyjątków, np. naprawianie błędów technicznych i odwracanie szkód w potencjalnych atakach. Zwiększa to komfort dla firm, z których wiele nie jest w stanie przyjąć zdecentralizowanych systemów bez takiej ochrony. Bardzo jestem ciekaw, jak będzie to rozwiązane w sieci Insolar, ponieważ jest to naprawdę kluczowym elementem. Bardzo dużo firm boi się, że podczas ataku, czy jakichkolwiek błędów zostaną oni pozostawieni. Sami sobie i sami sobie będą musieli poradzić z tym problemem. Zejdźmy trochę niżej. Zgodność z przepisami. Obsługa funkcji bezpieczeństwa danych i zgodności z przepisami, takimi jak RODO, HER, HIPAA, EMR oraz innymi przepisami krajowymi lub firmowymi oraz standardami kryptografii. Połączony z biznesem, łatwo integruje przepływ pracy blockchain z istniejącymi systemami i aplikacjami. Insolar pomaga firmom na całym świecie budować, testować i wdrażać publiczne i prywatne rozwiązania blockchain. Oferują strategiczne usługi doradcze, rozwojowe i wdrożeniowe poprzez ocenę strategii, projekt rozwiązania blockchain oraz kompleksowe zarządzanie wdrożeniem, integrację z zewnętrznymi dostawcami i niestandardowe kodowanie. Można powiedzieć, że pomagają wdrożyć blockchain od A do Z, co również jest bardzo dużą. Zaletą tego projektu. Również na ich stronie możemy zobaczyć, gdzie twórcy kierują swoje rozwiązanie. I jak tu możemy zobaczyć łańcuch dostaw oraz logistykę, energię oraz media, handel detaliczny i towary konsumpcyjne oraz wspieranie innowacyjnych usług w zakresie mobilności, identyfikowalności i bezpieczniejszych transakcji finansowych. Dosłownie kilka dni temu, bo 3 lutego. Insolar przeszedł na mainnet 1.0, a jeszcze w tym roku mają uruchomić mainnet 2.0, który umożliwi stajkowanie. W związku z uruchomieniem mainnetu, posiadacze Insolar muszą przejść token swap INS na XNS. Tu na ich stronie Medium jest dokładny instruktaż krok po kroku, jak to zrobić. Jak wejdziemy na coin paprika to możemy zobaczyć, że dalej widnieje on jako stary erc 20 token INS. Jednak jest on już na majnecie i ma ticker XNS. Co do samego tokena sieci Insolar, to tak jak możemy tu zobaczyć, kosztuje on 16 centów, jest na nieco ponad 2% plusie w ciągu ostatnich 24 godzin. Jak zejdziemy sobie trochę niżej, to możemy zobaczyć, że jest on 382 według rankingu. Kapitalizacja to niecałe 5,5 miliona dolarów. All time high 1, prawie 12 dolarów, o czym zaraz powiem. Aktualna ilość monet w obiegu to 32,5 miliona, a całkowita ilość monet, jaka ma być, to 50 milionów tokenów XNS. Tak jak mówiłem, all time high tego projektu to prawie 12 dolarów i było to na samym początku, zaraz po wyjściu na giełdy. Tutaj na paplika nie ma tego początkowego szału, który był na tokenie INS, ponieważ zaraz po wyjściu na giełdy z około 5 dolarów wskoczył on na 12 dolarów i bardzo szybko zaczął spadać. Tu jest już kontynuacja tych wielkich spadków, które były na tym projekcie. Trzeba przyznać, że projekt był naprawdę bardzo hajpowany podczas ICO. Było o nim dosyć głośno na reddicie i głównie ludzie go kupowali chyba tylko po to, żeby bardzo szybko na nim zarobić. Jak wejdziemy sobie w giełdy... Widzimy, że możemy kupić go na Binance, BitHump, KuCoin oraz IDEX i ostatnio również wszedł na BitMEX, którego CoinPaprika oczywiście jeszcze nie dodała. Największy wolumen oczywiście jest na Binance, ponad 80%, także polecam, jeżeli chcielibyście sobie go zakupić, polecam kupić go właśnie na giełdzie Binance. Tu możemy wejść jeszcze w taką fajną zakładkę Code Progress, która bardzo mi się podoba i pokazuje jakie postępy są aktualnie w kodzie tego projektu. Jak możemy zobaczyć, code progress był bardzo duży do prawie końca zeszłego roku. Na początku tego roku spadł praktycznie do zera. Moim zdaniem wynika to z uruchomieniu mindnetu i zobaczymy, jak dalej projekt będzie się rozwijał. Do czego ten token ma służyć? Jeżeli chodzi o ekonomię tokena, to jest ona dosyć ładnie opisana w InSolar Economic Paper. I nie jest ona jakoś zaskakująca, ale warto dodać, że model ekonomiczny Insolar został opracowany wspólnie z Block Science, wiodącą firmą badawczo-rozwojową i analityczną, specjalizującą się w złożonych systemach, których klientami są takie projekty jak IOTA czy Ocean Protocol. I jak możemy tu przeczytać? Natywna moneta Insolar służy trzem różnym celom: płatności, służy jako środek wymiany, przenoszenia wartości z jednej zainteresowanej strony na drugą proporcjonalnie do wspólnie uzgodnionej ceny. Płatności mogą obejmować opłaty za złożenie wniosku, opłaty za zasoby oraz dotacje. Stajkowanie, które jest oczywiście zabezpieczeniem i utrzymaniem sieci, na dzień dzisiejszy stakeowanie nie jest uruchomione, ma być uruchomione wraz z mainnetem 2.0, który ma nastąpić jeszcze w tym roku oraz zarządzanie. Plany Insolar obejmują stopniowe wprowadzanie zdecentralizowanego zarządzania aż do pełnej autonomii. W dojrzałym, samowystarczalnym ekosystemie. Trzeba dodać, trzeba dodać, że na dzień dzisiejszy jest to model scentralizowany. Jeżeli chodzi o ICO projektu, to tak jak możemy zobaczyć na ICO rating, odbyło się ono między 3 a 24 grudnia 2017 roku. hardcap projektu, czyli kwota, jaką chcieli uzbierać twórcy, to ponad 40,5 miliona dolarów, a uzbierali prawie o 5 milionów więcej. To świadczy tylko o tym, jaki hype był na tym projekcie podczas ICO. Ja jeszcze wtedy nie wiedziałem o tym projekcie, nie nie kupowałem go podczas ICO, ale wszyscy, którzy go kupili ze względu na cenę 1.5 dolara za jeden token INS i nie sprzedali go od razu po wyjściu na giełdę, to są bardzo, bardzo mocno do tyłu. Na tej stronie również możemy zobaczyć dystrybucja tokenów i 65% było w token sale, 15% zostało dla teamu oraz 20% rezerwowych. W tych 20% rezerwowych jest uwzględnione 10% dla stakerów, czyli dla ludzi, którzy będą utrzymywać sieć, gdy już stakowanie będzie uruchomione. oraz tokeny pozostawione dla teamu możemy podzielić na 50% na badania oraz zarządzanie, 28% na marketing oraz sprzedaż. Niecałe 15% na administrację oraz operacje, 3% środków prawnych oraz 5% takich zapasowych środków. Przejdźmy teraz do, do roadmapu projektu, który jest dostępny na ich stronie internetowej. Jak możemy zobaczyć, testnet uruchomiony w 2019 roku, MyNet 1.0 był na styczeń 2020, został uruchomiony 3 lutego, także dużego poślizgu nie było. Również w roku 2020 ma być uruchomiony Mainnet 2.0 i tu mamy wypisane wszystkie usługi, które mają być uruchomione wraz z Mainnetem, łącznie ze stajkowaniem. Warto mieć ten projekt na uwadze i śledzić, czy ten Mainet 2.0 dojdzie do skutku w tym roku. Jeżeli tak, moim zdaniem cena może pójść do góry. Przejdźmy trochę teraz do teamu projektu, a jest on naprawdę bardzo, bardzo ciekawy. Jak możemy zobaczyć na ich stronie, mają doświadczenie w IBM, w Google, w Deutsche Bank, w Kasperskim, w Philipsie, Goldman Sachs. Także bardzo doświadczony zespół. Ja przyjrzałem większość pracowników. Wszyscy mają profile na LinkedIn, także można ich zweryfikować. I jak możemy tu zobaczyć? Andrzej Culin, jeden z założycieli, doświadczenie w Goldman Sachs. Peter Fetchenkow, drugi założyciel, również doświadczenie w Goldman Sachs oraz IBM. Trzeci z założycieli, Dimitri Culin, brat chyba Andrea. Doświadczenie w bankowości wszyscy. Członkowie teamu są wykształceni, wszyscy są z wyższym wykształceniem, ukończyli bardzo dobre uniwersytety. Jest ich dosyć sporo, jest ponad 80 osób, którzy są zatrudnieni do pracy nad tym projektem. Ładnie mamy ich tutaj podzielonych na liderów, inżynierów, speców od marketingu oraz sprzedaży, od HR, finansów, prawa. Oraz research. Wszystko możemy sobie tu zobaczyć, wszystkich możecie sobie sprawdzić. Wszyscy praktycznie mają profile na LinkedIn. Także, jeżeli jesteście zainteresowani tym projektem, to polecam sobie ich sprawdzić. Bardzo ciekawa zakładka research, ponieważ Insolar utworzył Insolar Academic Network. Co to jest? Tworzą go profesorowie z takich uniwersytetów jak Berkeley, ETH Zurich czy Uniwersytet w Yorku. Są to bardzo doświadczone osoby. Które tworzą strategiczne, praktyczne i najlepsze w swojej klasie badania, aby przyspieszyć rozwój platformy blockchain InSolar i jej zastosowanie wśród klientów biznesowych na całym świecie. Tutaj możemy sobie sprawdzić misje, wizje oraz wszystkie obszary, w jakich ten instytut działa. Jeżeli jesteś zainteresowany, to również możesz sobie wejść na tą stronę i wszystko. Dokładnie obejrzeć. Przejdźmy teraz do partners i tutaj też jest dosyć ciekawe. W październiku zeszłego roku ogłosili bardzo mocne partnerstwa jak możemy przeczytać na Investor Ideas Insolar ogłasza współpracę platformy z Microsoftem, Oracle oraz grupą krajowych agencji innowacyjnych w tym InnoSwiss UK Energy Innovation Center. Oraz Niemiecką Agencją Energetyczną. I koniecznie trzeba tu zaznaczyć, że nie są to tylko partnerstwa na papierze i stronie internetowej, bo jak możemy tu przeczytać, poza zasięgiem korporacyjnym, InSolar aktywnie współpracuje z organizacjami akademickimi i badawczymi, o czym już mówiłem oczywiście. Doprowadziło to do przełomowych innowacji, takich jak. TransSolar Energy System Insolar jest to oparty na blockchain projekt energetyczny, który został uznany za jeden z najbardziej obiecujących projektów zielonej energii na świecie przez Startup Energy Transition, wspierany przez Światową Radę Energetyczną ONZ. Insolar jest w trakcie uruchamiania systemu jako wspólnego projektu z partnerami badawczymi i branżowymi w Szwajcarii. Przy wsparciu Krajowej Agencji Innowacji. Ponadto, Insolar zaprezentował system energii transaktywnej na tegorocznym Światowym Kongresie Energii w Abuzabi. A na Oracle Block możemy przeczytać, że Insolar został wybrany jako jeden z 20 projektów blockchain do wspierania startupów blockchain. Tutaj mamy wymieniony Insolar. Wydaje mi się, że to by było na tyle, żebyście mniej więcej mieli ogólny obraz na ten projekt. Moim zdaniem jest to bardzo obiecujący projekt, który widać, że bardzo prężnie pracuje nad rozbudową tej sieci. Głównym minusem oczywiście jest tu konkurencja, ma, oni ma on bardzo dużą konkurencję. Możemy sprawdzić sobie jeszcze media społecznościowe. Na Twitterze śledzi ich prawie 23 tysiące osób, na Medium zaledwie prawie 2 tysiące, na Redditie nieco ponad 5 tysięcy. Także społeczność nie jest zbyt duża. Pomimo tego, że projekt cieszył się bardzo dużym hypem podczas ICO. To jednak ta społeczność nie jest za duża. Też może być trochę minusem tego projektu, ale głównym minusem, tak jak już powiedziałem, jest konkurencja, ponieważ jest to kolejna platforma do smart kontraktów oraz zdecentralizowanych aplikacji. Jednak pomimo tego moim zdaniem warto zainteresować się tym projektem, tworzą go bardzo wykształceni, bardzo doświadczeni ludzie, mają bardzo poważne partnerstwa, z którymi już zaczynają praktycznie działać, a nie mają ich tylko wypisanych na papierze i na stronie internetowej. Jeżeli podobał Ci się ten film, to zostaw łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to zapraszam Cię do subskrypcji oraz naciśnij ten dzwoneczek z prawej strony, żebyś otrzymywał powiadomienia o najnowszych filmach. Na dzisiaj to będzie wszystko. Zapraszam na kolejne moje filmy. Dzięki bardzo za wysłuchanie. Trzymajcie się. Cześć.